Cześć, witajcie na kanale Wędkarski Challenge. W dniu dzisiejszym zapraszam Was na kolejny odcinek z cyklu z pomysłem na i będzie to pomysł na krótki podbierak wędkarski. Zapraszam Was na film. Krótkie podbieraki wędkarskie bardzo często stosujemy spinningując, łowiąc na muchę, brodząc gdzieś tam po rzeczkach, strumyczkach. No ale również często łowiąc z brzegu spinningowo, jeżeli nie łowimy gdzieś tam na wysokich burtach, fajnie jest móc tą rybkę sobie podebrać. Nie z ręki, tylko podbierakiem. No i taki podbierak wędkarski, nawet krótki, jest fajną sprawą. Krótkie podbieraki no są, jeżeli mówimy o tych lepszych, to są dosyć drogie, a ja Wam pokażę, jak można zaoszczędzić parę groszy. Sposób jest banalnie prosty. Wystarczy kupić sobie, kochani, łyżkę do nęcenia. Łyżka do nęcenia, standardowy gwint. W tym przypadku mamy, zobaczcie, fajną rączkę. Tutaj jeszcze mamy jakiś kawałek sznurka, gdzie możemy sobie to do naszej kamizelki gdzieś tam poprzez jeszcze konektorek rozciągany tamten dowiesić, przywiesić. Słuchajcie, odkręcamy sobie. Zachowujemy jakby łyżkę zanętową w pełni funkcjonalną, a dodatkowo możemy sobie taki podbierak krótki skonstruować. Proszę bardzo. Tu mamy podbierak, który normalnie jest używany na długiej sztycy. Przykręcamy sobie taką rączkę, słuchajcie, i mamy super fajny, lekki, bo i rama tego podbieraka jest lekka, rama kosza jest lekka. Słuchajcie, krótki podbierak wędkarski. Wyobraźcie sobie, że możemy sobie też tutaj żyłkowy ewentualnie kosz zaimplementować. Super sprawa, oszczędzamy sporo grosza. Takie łyżki do nęcenia zaczynają się chyba od 15 zł. 15-20 zł i mamy, zamieniamy nasz kosz z długiej sztycy na krótki podbierak wędkarski. Sprawa prosta, tania. No i praktyczna. Mamy łyżkę zanętową i dwa podbieraki. Krótki i ten długi stosowany tam na sztyce. Jak Wam się podobało i sprawa Wam się przyda, zostawcie łapkę. Subskrybnijcie. Walnijcie w dzwonek, jeżeli chcecie dostawać informacje o nowych filmach. A ja się z Wami żegnam. Zostawiam Was z przemyśleniami. Trzymajcie się. Na razie, cześć.